Zapraszamy Was dzisiaj na test Husqvarny Automower, która od około 10 dni gości w naszym ogrodzie. Ten, kto jest z nami regularnie, to wie, że jeszcze rok temu na naszym podwórku było istne pobojowisko. Zwoziliśmy ziemię, równaliśmy, sialiśmy, wałowaliśmy, podlewaliśmy. No generalnie doprowadzenie ogrodu do tego stanu, który jest teraz, kosztowało nas naprawdę ogrom pracy. Przed samym remontem dachu zrezygnowaliśmy z wielu nasadzeń, wycięliśmy m.in. starą czereśnię, która nachodziła nam na dach, wycięliśmy kilka śliwek, ze 3 drzewka wiśni. Na chwilę obecną została nam się tylko jedna stara czereśnia, 2 krzewy ozdobne i 2 krzaczki i porzeczki. Przygody z kosiarkami zaczęliśmy chyba tak jak każdy od kosiarek elektrycznej, ale użeranie się z tym kablem doprowadzało nas po prostu do szału. No i tygodniowo marnowaliśmy minimum 3 godziny na oblecenie całego ogrodu. No i w zeszłym roku zdecydowaliśmy o zakupie typowej spalinówki. Akurat wybór padł na Husqvarnę z napędem. No i koszenie ze spalinówką zajmowało nam około 1,5 godziny tygodniowo. Mając teraz u siebie Husqvarnę Automowera, trawnik u nas kosi się sam. Biedna kosiareczka zasuwa, czy to słońce, czy to, tak jak tutaj widać, sztucznie wywołany deszcz. Ona kosi, ona cały czas biedna zasuwa, zostawia za sobą takie malutkie ścinki trawy, które są zupełnie niewidoczne dla oczu. No i jeszcze jeden plus, chyba najważniejszy, ona jest po prostu cichutka. Na chwilę obecną udało nam się zaobserwować tylko 2 jej cechy. Pierwszą z nich to jest to, że odnosimy wrażenie, że ona po tych 10 dniach nauczyła się terenu, bo częściej kosi te miejsca bardziej zacienione, gdzie trawa nie popaliła się od tej suszy, która teraz panuje. No i taką cechą, którą tutaj jeszcze można zauważyć na filmiku, jest to, że ona kosi takim swoim systemem, bo ona dojedzie z prawej, dojedzie do tego swojego ogranicznika i odbije się w drugą, w przeciwnym kierunku niż wjechała, czyli jeździ na zasadzie takich X-ów i tym samym nie zostawia pasków kół, jak ma to miejsce przy tradycyjnej kosiarce. Mojego męża podczas instalacji kosiarki nie było w domu, więc pozwoliłam sobie uwiecznić jego pierwsze spotkanie z panelem kosiarki. W momencie, kiedy zatrzymał kosiarkę, podniósł jej klapę do góry, automatycznie załączył się alarm. No i jak widać, postępowanie według wskazówek, które pojawiają się na wyświetlaczu, nawet dla kogoś, kto nie miał wcześniej styczności z takim urządzeniem, nie będzie trudne. Wszystkie komendy są przedstawione w sposób bardzo intuicyjny. Najprawdopodobniej mąż teraz wpisał PIN, uruchomił koszenie na terenie głównym, zamknął klapkę i kosiarka zaczęła pracę. A teraz jeszcze pokażemy Wam zbliżenie na czynności, które wykonywał mój mąż z oddali. Nacisnął przycisk stop i wykonywał polecenia na widocznym tutaj panelu. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie z naszą kozą.